A właśnie mamy spotkanie, do Kukiego przyjechał Kuba. Tak, witamy Leszka. No widzisz, on ma tak, on pokazuje Kukiego. Witamy się z Leszkiem, dzień dobry, z sąsiadem, tak. No jednak on jest większy, chodź, on jest większy od Kukiego. No widzisz, ale ma wszelki, nie? Dobra, pojedziemy. On jadł kolację czy nie? No pięknie, zobaczcie. Aha, aha. Ale to jest bajer. No, kochani, zobaczcie, Kuba przyjechał do Kukiego. Dzień dobry, witam cię. Popatrz, papugi się spotkały. Dobra, chodź. No, weź go na rękę, tak. Poczekaj, z drugiej strony. Z drugiej strony weź go, tak. Moment. O, no i Kuki jest u Leszka, tak. Słuchaj, Kuba w ogóle nie reaguje, w ogóle. Buzi? Na przywitanie? Takie śmieszne. Ja też byłem ciekawy, jak się to na dawno wywali. No więc od 2,5 roku Kuki po raz pierwszy widzi papugę. Zobaczcie, Kuba, to jest amazonka niebieskoczelna, ma w nosie Kukiego. Pani fotografuje. Tak, Kuki próbuje, proszę. A nie przypuszczałem, że on jest taki odważny. No, Kuba ma w nosie Kukiego, jak widzicie. No chodź młody, chodź. I tu. Ale jest, okej, okay, dobrze, no nic nie zrobimy, dobrze. Ja byłem przy... No i kochani, Kuba odwiedził Kukiego. Kuki z Kubą na jednej żerdce. Kuba w ogóle nie jest zainteresowany Kukim. To znaczy, że to jest facet i to jest facet. Bo gdyby była dziewica, to okej. Podlecieliby, teraz Kuki się odwraca. Ale chciałem wam pokazać. Ale dziwne, że są tacy spokojni. On jak skoczy na klatkę do gołębi albo do papug, to tak właśnie robi. O, Kuba jest bardziej inteligentny, bo się bawi tym, a nie atakuje.